Cześć moi drodzy, emocje po meczu z Kry powoli opadają i przyszedł czas na to, żeby podzielić się z wami naszymi propozycjami na sobotę. Od razu przypominam, nie zapominajcie o tym, że my nie jesteśmy żadną wyrocznią, od początku istnienia projektu obstawiamy, zbieramy ogromną społeczność interesującą się bukmacherką w jednym miejscu i staramy się wam przekazać naszym zdaniem najlepsze opcje do gry. Tak jak mówię, są to opcje wyjściowe naszych wniosków i przemyśleń, ostatecznie to wy musicie zadecydować, co z tym zrobić. Do dzieła! Schalke, Werder. Na Veltins Arena Schalke podejmie Werder. Po ostatnich dwóch meczach można dojść do wniosku, że drużynie z Gelsenkirchen lepiej idzie na wyjeździe. Przed tygodniem nie dali oni żadnych szans Stuttgartowi, natomiast przed dwoma u siebie tylko zremisowali z Hanowerem 1-1, grając bardzo przeciętnie. Może to mieć związek z atmosferą wokół Leona Gorteski, który postanowił odrzucić ofertę nowego kontraktu, na mocy którego zarabiałby więcej niż w Bayernie. Właśnie z Bawarczykami reprezentant Niemiec podpisał umowę, która będzie obowiązywać od lata. Werder na wyjeździe jest groźny, pokazał to przed dwoma tygodniami w Monachium. Liczymy tutaj na bramki obu zespołów i Schalke i Werder potrzebują punktów jak ognia. Zespół z Bremy tuż przed końcem okna pozyskał najlepszego napastnika Vitesse, Emilio Trasicia, który dla klubu z Holandii w tym sezonie strzelił 4 bramki w lidze. Potrafi on wykorzystywać sytuacje bramkowe, ale także świetnie obsłużyć partnera. W połączeniu z Maxem Kruse powinno to dać sytuację dla Werderu. Liczymy, że oba zespoły wpakują piłkę do siatki. No i tutaj nasza propozycja. Obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1,70 na Fortunie. Kolejny mecz to Gladbach z Lipskiem. Lips po dwóch słabych meczach, wyjazdowym z Freiburgiem i domowym z Hamburgerem SV, będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę. Nie będzie to zadanie łatwe, bowiem nie dość, że ich wyjazdowe wyniki pozostawiają wiele do życzenia, to jadam na jeden z najtrudniejszych terenów w Bundeslidze. Borussia Mönchengladbach bowiem na własnym stadionie jest niezwykle trudna do pokonania przez każdego. Wystarczy powiedzieć, że jest to zdecydowanie najmniej lubiany teren w lidze dla Bayernu Monachium. Dla gości są jednak dobre wiadomości. Borussia bowiem podejdzie do tego meczu poważnie osłabiona. Zabraknie najlepszego bramkarza, Jana Sommera, ale poważniejszym ubytkiem może być brak Rafaela, przez co dojdzie do przemeblowania w składzie źrebaków. Thorgan Hazard będzie musiał opuścić prawą flankę i będzie partnerował Larsowi Schindlowi w linii ataku. Liczymy, że goście wykorzystają braki w składzie gospodarzy, a gospodarze wciąż będą groźni. Dwójka Schindl, Hazard powinna przynajmniej raz skutecznie rozmontować defensywę Red Bulla. Tutaj też propozycja podobna jak w pierwszym meczu. Obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1,44 na Fortunie. Leicester, Swansea. Pamiętacie naszą analizę na mecz Bournemouth-Arsenal? Wyraźnie powiedzieliśmy, że problemy w zespole, słaba atmosfera ma wpływ na późniejszą grę zespołu. Wtedy chodziło o Alexisa Sancheza, który chciał odejść z Emirates. Skończyło się okienko transferowe, Sanchez jest w United, a w Arsenalu, przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę w szatni, nastał spokój. Problemy za to pojawiły się w Leicester. Manchester City w ostatnim dniu okna złożył ofertę, wydawałoby się nie do odrzucenia, za Riyada Mahreza. Ponad 50 milionów funtów. Algierczyk mimo otrzymania obietnicy, że w razie satysfakcjonującej oferty z obu stron dostanie zgodę na transfer, pozostał na King Power. Co mu się nie spodobało, nie pojechał z zespołem do Liverpoolu na mecz z Evertonem i od środy nie trenuje z zespołem. A Mahrez to kluczowy zawodnik Lisów, to pod niego taktykę ułożył Puel po objęciu zespołu. Nie jest ciekawie i wydaje się, że Leicester lepiej by wyszło na sprzedaży Mahreza niż pozostawieniu go niezadowolonego w kadrze. W Leicester problemy, a w Swansea za to wreszcie zaświeciło słońce. Zwycięstwa nad Liverpoolem i Arsenalem, remis z Newcastle, wcześniej zwycięstwo nad Watfordem. Swansea wróciła do świata żywych. Do tego w ostatni dzień okna udało się im w końcu dopiąć transfer Andre Ayew, który wrócił na Liberty Stadium z West Hamu. Mając to wszystko na uwadze, proponujemy pójść w stronę Swansea. Zespół bez swojego najlepszego zawodnika, mózgu akcji ofensywnych, kontra drużyna, która w końcu zaczęła grać na dobrym poziomie. O grze defensywnej nie można było wcześniej mówić wielu złych słów. Teraz do tego doszła lepsza gra z przodu. Liczymy w tym meczu na łabędzie i proponujemy wam remis lub wygrana gości w tym meczu po kursie 2-0-2 na Fortunie. Kolejny mecz to już włoska Serie A, Sampdoria-Torino. Jest to bardzo ciekawy mecz na rozpoczęcie 23 serii gier właśnie w Serie A. Zmierzą się w nim dwie drużyny znajdujące się w dobrej dyspozycji. Sampdoria, która wróciła do świetnej gry, kontra Torino, które pod okiem nowego trenera Mazzariego wróciło na dobry poziom. W świetnej formie znajduje się Iago Falke oraz Niang, który bardzo poprawił się pod okiem byłego menadżera Watfordu. A do tego do składu wraca najlepszy zawodnik Turyńczyków, Andrea Belotti, a z drugiej strony Sampdoria jest po dwóch meczach z rzędu za AS Romą, w których zdobyła 4 punkty. 4, a równie dobrze mogli zaliczyć komplet, bowiem bramkę wyrównującą w domowym meczu z Rzymianami stracili w samej końcówce. Tego błędu nie powtórzyli już w ostatnią niedzielę i udało im się dowieść skromne zwycięstwo. Liczymy na dobry, otwarty mecz, w którym oba zespoły trafią do siatki. Możecie się zastanowić nad zakładem Sampdoria wygra i obie drużyny strzelą bramkę, jednak nasza propozycja na ten mecz to również obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1,46 na Fortunie. Zostajemy we Włoszech. Inter Crotone. Znowu chcemy was zapytać o analizę spotkania Milan Crotone. Wtedy mówiliśmy o tym, jak łatwo jest napastnikom rywala przedostać się pod pole karne Beniaminka.
Wtedy mówiliśmy, że Milan te słabości również wykorzysta i wykona wiele rożnych. I w rzeczywistości tak było. Rossoneri zakończyli ten mecz na 14 kornerach. W sobotę liczymy na powtórkę, tym razem z udziałem innego mediolańskiego klubu. Tak jak wtedy Milan był w ogromnym kryzysie i na pierwszą bramkę gospodarzy w tamtym meczu musieliśmy czekać do początku drugiej połowy. W takim kryzysie znajduje się teraz Inter. Nie wygrali oni od 7 meczów, notując 4 remisy z rzędu. O ile remisy z Fiorentiną, Lazio czy Romą można jakoś zrozumieć, to utratę bramki na 1-1 ze Spal w samej końcówce, no już nieco trudniej zrozumieć. Najwyższa pora chyba wygrać, bo o ile 2 miesiące temu Inter walczył o mistrzostwo razem z Napoli i Juventusem, tak teraz zagrożone jest miejsce dające kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Pomimo, że i Roma gra w ostatnim czasie słabo, przewaga Interu nad Rzymianami wynosi zaledwie 3 punkty, a z tyłu jest jeszcze Sampdoria, a także lokalny rywal Milan. Mimo, że traci do Interu 10 punktów, ostatniego słowa na pewno nie powiedział, zwłaszcza, że Rossoneri w końcu zaczęli grać na dobrym poziomie. Crotone ostatnio pokonało na wyjeździe Verone 3-0, a przed tygodniem zremisowali u siebie z Cagliari. Liczymy w tym meczu na rożne Interu. Dlatego też proponujemy handicap na rzuty rożne Interu -4,5 po kursie 1,55 na Forbet. Kolejny mecz to Brighton z West Hamem. No i tutaj wciąż poważnie osłabiony West Ham w sobotnie popołudnie zagra na Emirates Stadium z Brighton, które mimo, że długo prowadziło na St. Mary's Southampton, ostatecznie może być zadowolony z jednego punktu. Podobnie West Ham, który mimo braku aż 9 piłkarzy, w tym kluczowych zawodników Marco Arnautowicza, Manuela Lanciniego czy Antonio, udało się zremisować na własnym boisku z Crystal Palace. Problemy kadrowe w West Hamie są na tyle poważne, że David Moyes odwołał wypożyczenie do Borussii Mönchengladbach Chrisa Oxforda. Obie drużyny więc w poprzedniej kolejce solidarnie podzieliły się punktami. Teraz obie mają jeden cel – zgarnąć 3 punkty. Teoretycznie bliżej tego osiągnięcia powinni być gospodarze. W przeciwieństwie do West Hamu zagrają oni bowiem praktycznie najsilniejszym zestawieniem. Brakować będzie tylko pozyskanego w zimowym oknie transferowym Jurgena Lokadii z Eindhoven. Szansę gry powinien otrzymać wypożyczony z Leicester Leonardo Loa. No i tutaj liczymy na rożne obu drużyn. I mecze Brighton w domu i Młotów na wyjeździe są pełne rzutów rożnych. Gospodarze ruszą odważnie na zespół Moyesa, licząc, że wykorzystają oni osłabienia w zespole z Londynu. Nie spodziewamy się zatem zamkniętego meczu, bowiem i goście będą liczyć na szybkie kontry z udziałem Chicharito, João Mario czy Antonio, który prawdopodobnie będzie dostępny na sobotnie spotkanie na Amex Stadium. Proponujemy powyżej 9,5 rzutów rożnych po kursie 1,65, no i tutaj również typ z Forbet. Ostatni mecz to West Bromwich Southampton. West Bromwich po remisie na Goodison Park i zwycięstwie na Anfield nad Liverpoolem w Pucharze Anglii odbili się od ściany na Etihad Stadium. Dobra dyspozycja w ostatnich meczach, no to było za mało na pewnie zmierzający po mistrzowski tytuł Manchester City. Środową porażkę z liderem będą chcieli sobie powetować na własnym boisku w meczu z Southampton. Święci w ostatniej kolejce zaledwie zremisowali u siebie z Brighton, czym nie poprawili swojej pozycji w tabeli. Zespół, który w poprzednich sezonach kończył rywalizację w pierwszej dziesiątce, teraz musi obawiać się degradacji. Nie mogą więc dziwić nerwowe ruchy na St. Mary, pozyskanie Guido Carrillo za AS Monaco i oferta w deadline za Quincy Promsa ze Spartaka Moskwa, jednak odrzucona przez zespół z Rosji. Także West Bromwich był aktywny pod koniec okna, wypożyczając z Liverpoolu Daniela Sturridge'a. Anglik ma znaleźć się w wyjściowym składzie The Baggies. Zabraknie natomiast Grzegorza Krychowiaka, który w meczu z City został nadepnięty przez Fernandinho, co naszym zdaniem spowoduje to, że goście jutro zdominują środek pola i to oni będą prowadzić grę, co przełoży się na ich rzuty rożne. Southampton bowiem to zespół, który wykonuje ich zawsze bardzo dużo. West Brom w tym aspekcie gry również wygląda przyzwoicie, jednak naszym zdaniem warto jutro pójść jednak w stronę gości. Linia 4,5 wystawiona na rożne Southampton wygląda naprawdę atrakcyjnie. Stąd też nasza propozycja Southampton powyżej 4,5 rożnego po kursie 1,75 na totolotku. Jeżeli chodzi o same typy, to by było na tyle. Jeszcze tylko szybko kilka informacji. Po pierwsze, bardzo dziękujemy za mnóstwo pozytywnych wiadomości odnośnie naszych wyjazdowych vlogów. Ta seria na pewno będzie kontynuowana. Po drugie, odpaliliśmy Instagrama, obstawiamy. Będziemy tam publikować przede wszystkim zdjęcia i relacje z wyjazdów. Być może będą się tam pojawiać jakieś typy live prosto z boiska czy hali właśnie podczas wspomnianych tripów. Oczywiście w opisie znajdziecie linki do Instagrama, do pierwszego wyjazdu na mecz Herty z Borussią Dortmund i do środowego wyjazdu na mecz z Krys Dynamem Moskwa. Ponadto są tam linki do fanpage'a, grupy, no i naszej strony. Oczywiście też znajdziecie tam bonusy, zupełnie darmowe 30 zł na start od Fortuny, 20 zł od Totolotka i podwojenie depozytu od Forbet. Osoby zainteresowane tam odsyłam, wszystko jest ładnie opisane. Zapraszam do subskrypcji kanału, no i co? Do usłyszenia, trzymajcie się!